Siemaneczko, witamy wszystkich oglądających. Panowie, jest u mnie 10:40, karmienie murzyna. Karmienie murzyna i za 2 godziny jadą w innym kierunku. By nie jechały, ale kolega Sławek Łada napisał mi SMS-a, że na pewno 100% nie doszło. Sławku, nie wiem ile doszło, ile nie doszło. Na pewno jest 95% gołębi. Dzisiaj 2 doleciały gołąbki. Dałem im kropki różowe. Tu masz kropka różowa, ten doleciał. I jakaś czarna jeszcze doleciała. 2 gołębie. Będę pakował, będę liczył, bo tu nie da rady ich zliczyć. Ale jest gołębnik pełny. Karmienie u mnie i za 2 godziny rura z nimi. Niech odpoczną, napiją się. 2 murzyny tylko nie idą, te co dzisiaj doleciały. Później one zostaną, to wam pokażę. Idą w stronę sąsiada, ale tam dalej idą. Kiedyś były puszczane. Nie idą na daleką odległość, ale zmiana kierunku. Takie... No jest, kawałek z piątka będzie z samochodem. Jutro lecą na 15, 40 sztuk. Panowie, i jeszcze jedno pytanie mam do was i coś wam chcę powiedzieć. Ogląda mnie dużo osób i mam do was prośbę. Chcecie, żeby mnie oglądać, to ja coś chcę od was. Nie chcę wam podać numeru konta i żebyście mi wpłacali jakieś pieniądze, ale to jest prosta rzecz. Wczoraj patrzałem, w ciągu 1,5 godziny 1000 wyświetleń. Starczy, że dacie kciuka w górę i w komentarzu dacie kciuka. Nie musicie nic pisać i kciuka w komentarzu. Dla was to, nic nie kosztuje. Bo co wam mam mówić? Ja dla was to łapię, tak jak Majdan napisał, kolega. Czy chciało mi się łapać? No nie chciało mi się łapać, kolego. Mogłem złapać parę sztuk, sobie wywieźć, nie nagrywać tego. I tak wiem, że one lecą, i tak będę lotował, i tak będę lotował. Ale to co robię, to oglądacie od razu przy okazji, jak to wszystko wygląda. Oczywiście, pod po jajach, mam cukrzycę. To nie jest tak samemu złapać 201 gołębi. Łapałem to szybko, złapałem to w 1/2 godziny. Gołębie nie są jeszcze nauczone do łapania. Niektóre są dzikie, bo to są młodziaki, pierzaki. Wczoraj myślałem, że już będzie likwidacja murzyna, że nie dadzą rady. Dzisiaj zobaczymy, ile ich jest. I mam prośbę, panowie. Oglądacie? To tylko tyle. Nie podaję numeru konta. Nie każę, ani nie wymuszam, żebyście wpłacali jakieś pieniądze. Na razie, panowie, na razie. Nie, świruję. Ale powiem wam tak. Kciuk nic nie kosztuje i w komentarzu kciuka. Nie musicie pozdrawiać, nie musicie. Ci, co pozdrawiają, to jest tam parę osób stałych. Dziękuję wam serdecznie. Ale statystyki są większe. No i po prostu większy ruch na moim koncie po prostu. Ja coś z tego też mam. Wy macie oglądanie. Ale jest jeszcze taka opcja. Prawdopodobnie jeszcze nic nie wiadomo, panowie. Może wyjadę do Niemiec na 2-3 miesiące i koniec będzie kariery youtuberskiej. Będzie pauza. Muszę zarabiać trochę kasy. Już bym pojechał z Arkiem, ale tam muszę mieć pozwolenie, ale nie mam pozwolenia. Może w styczniu załatwię, ale tu będę dzwonił, może do Niemiec pojadę. Potrzeba coś działać, panowie. Bo u nas to można nasrać w gacie i śmierdzi. Taka prawda. Dobra, co tam wam jeszcze mam powiedzieć? Drugi raz tak robię, jak teraz to robię, że karmię i dopiero, panowie, wiozę je na lot. Wczoraj jakbym tego nie zrobił, nie dałyby radę. Bo stwierdziłem, że jak je gonię koło domu i są bardzo głodne, chodzą sztywno, ale nie tak jak trzeba. Ale jak je nakarmię i zgonię po 2 godzinach, 1,5 godziny, lepiej chodzą, lepsze ruchy mają. Dobra, panowie, widzicie, jest syf. Śmierdzić nie śmierdzi, bo to jest suche gówno. Dzisiaj się biorę za Jasnego na 200%. Przerzucę go. No tam jest taki młodziaczek. Bardzo fajny. Ojejku, na wiaderku się pęć po wiadro. Nie, zgięło się. Tak jak mówiłem, patrzcie. Proszek do pieczenia jest, ktoś tam mi pisał. No i jest. I lecą. Nie, to jest witamina, panowie, taka specjalna. Z Kolumbii sprowadzona. Bolek widział, tylko naklejki mu nie pokazałem. Nie można wszystkiego pokazywać.
Nie daję żadnych grytów, nie daję żadnych MMek, nie daję żadnych soli. Tak jak niektórzy myślą, że dadzą. Panowie, wy myślicie, że dacie glinę i posolicie to pieprzem, magą, solą i gołębiedzą. Na szaj też koło gołębinika z 10 razy, to zobaczysz, jak będą strzały, bo szczochy są słone. Lubią sól gołębie i tyle, tak samo jak na drodze, jak miałem na Świerkowej. Poczuły po zimie sól, ale gołębie nie mogą soli, bo ich wątrobę rozwali. Ale nie wszyscy o tym wiedzą. Myślą, że gołębie jedzą, to jest dla nich dobre. Gówno prawda, panowie. Tak samo jak dajesz antybiotyki czy jakieś leki, to czemu jest wskazanie odstawić wszystkie gryty? Bo to przeszkadza dla nich. A nie wszyscy o tym wiedzą. Jeszcze zapalniczka mi piznęła. Ale jestem zabezpieczony. O, mam następną. Mam następną, panowie. Palę dużo fajek. Palę dużo fajek. Już Budapeszt nie leci i Czapoś też nie leci. Nie wiem, dadzą radę, ale co? Tu są głodne. Ktoś tam mnie się pytał, co to za murzyny tutaj mam. No mam murzynów parę sztuk. Z tych murzynów one idą do tatka. Ale teraz Przemka dzisiaj zawiozłem o 4 rano do Gdańska, poleciał do Niemiec okna wstawiać. Tu mam dla tatka takie murzyny. One nie są rozganiane. No tu jest mój stary. Ale leń, to co mu zrobię? Lotowany był i leń. Leń. Murzynów jest trochę, ale mają formę, widzę. Dzisiaj je przerzucam i je pędzę. I tu będą gołębie do sprzedania. Jak ktoś weźmie mnie na hurt, dobrą cenę zrobię. A tu z 10 murzynów też będzie do sprzedania. Zobaczcie, jaki młody, a już jak schodzi, jak ma dupę. Widzicie? Zobaczcie. To są po tych gołębiach, co tam. O, to on nierozganiany. Tu dzisiaj dostaną ostatni dzień. Ostatni dzień dostaną kandywet. No to już na jajka znowu widzę. Rumuny siadły i szymelka. Ta pantoszka. Zaraz dostaniecie jajka. Tu następny złożył jajka. Trzeba je ruszać. Myślałem, że jutro dojdzie siła do murzyna, ale murzyn się pokazał. Cenę zrobię jedną, panowie. Czy to Budapeszt, czy Jasny. Jasny będzie tańszy troszkę, a Budapeszt też o dyszkę droższy. Będzie przeskok o 10 zł. I nieważne, czy to jest Czapoś, czy to jest Rumun, czy to jest Budapeszt, czy to jest, panowie, Miedziany. Taka jedna cena. O, takiego mam, jakby ktoś chciał takiego gołębia. To bardzo ładne, panowie. Gdzie na internecie drogie. Też jako Budapeszta sprzedam. Czaposze, Rumuny, Miedziane i siwe w jednej cenie. Tylko muszę poprzebierać. Siwe to... Siwe coś takiego będzie. Takie będą do sprzedania. Taki Budapeszt. O, takie o. Jedna cena. Jak wybierane, to będą droższe. O, takie Budapeszty. Który ma piórko, to będzie zlikwidowany. Tutaj są młodziaczki. To parę sztuk zostawię. O, coś takiego. Takie Budapeszty, takie miedziane. Jedna cena. Bez przesady. Nie jak kupywałem. I to są dwa pantosze chyba. Pantosze też pójdą. Młode. Takie Czaposze, para cepeli jest, też jako Budapeszty pójdą. Rumunki, srunki w koronie, bez korony. Tu są czerwone, płowe. Tu nierozganiane będą. Jeden Berlin będzie. Dobra, nie ma co przeginać, bo już jest 9 minut, panowie. A tu trzeba lot im robić. Znowu będzie długi film. Bociana tego 44 km zrobił. Też go do Jasnym wrzucę do sprzedania. Nie, jak chcę go. Tu sobie zostawię parę jaśniaków. A tu siwe Czaposze zostawię. A to są moje, zobaczcie, na moich obrączkach 10 sztuk idzie dla tatka z tych gołębi. O, pierzeją.
A, ktoś tam mnie się pytał, panowie, czy mi pierzeją gołębie. Panowie, moje gołębie już spierzały wszystkie. Na ostatnim piórze, na jednym piórze. Dlaczego? Jak się zajmowałem pocztowymi, ich w ogóle nie ganiałem, one samo spierzały szybko. Bo nie były męczone, wypierzały. Zaraz pokażę młodziaka. Pierwszego lepszego złapię młodziaka. No tego. Na jakim piórze jest? Czekajcie. Czekajcie, tam